15 każdego dnia oprócz sobie. Tu zostawił pani Maryli, ja tu przyjdę, odbiorę i zaniosę tam, do, tam gdzie to będzie spływać. Także, żeby był jeden punkt, każdy będzie wiedział, że ktoś wypełni tą ankietkę, będzie gdzieś tu przechodził, zostawić w klubie od 13 do 19 każdego dnia można przyjść zostawić. Żeby wiadomo było, w jakim miejscu te ankiety złożyć. I prosilibyśmy bardzo, żeby tutaj to wypełnić, że ktoś może wiedzieć, czy to są anonimowe, bez nazwisk i swoje przemyślenia, to co może tutaj się zgadza, czy nie zgadza, bo on sobie to zaznaczy. To dziękuję bardzo i przepraszam, że tak zupełnie nie tylko. Dziękuję bardzo panie Kazimierzu, że pan tutaj sprostował też moją odpowiedź. Ja też wszystkim państwu mówiłem, że jeżeli ktoś chce, to może tą ankietę ewentualnie dostarczyć do naszego biura, tak? Ale jeżeli tutaj będzie można tą ankietę przekazać, to myślę, że państwu to będzie znacznie wygodniej. Szanowni państwo, w ankiecie jest szereg pytań. Na samym końcu zadaliśmy pytania, czy chcieliby państwo zgłosić jakiekolwiek inwestycje do budżetu, tak? Czy jakie widzą państwo, nie wiem, problemy w naszym mieście, tak? Co chcieliby państwo ewentualnie zmienić tutaj? Jakie państwo widzą, nie wiem, zagrożenia, tak? Jakie państwo widzą potrzeby? Dobrze wiem, że w ostatnich latach powstało u nas bardzo dużo ulic, aczkolwiek bolączką naszego miasta jest to, że w dalszym ciągu nie ma tylu miejsc pracy, ile byśmy chcieli, żeby było, tak? Osoby z naszego miasta przecież wyjeżdżają, każdy z państwa ma dzieci, rodziny, tak, które niestety z powodu braku pracy opuścili tutaj nasze rodzinne miasta, chociaż tak jak większość z państwa, tak i ja jestem zdania, że Białystok to jest bardzo ładne miasto, które się rozwija, no aczkolwiek czegoś jeszcze tutaj u nas brakuje przede wszystkim, no, z mego punktu widzenia miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Aczkolwiek my jako Rada Miasta za dużego wpływu nie mamy, tak, ale też możemy przynajmniej starać się tutaj dla pana prezydenta skutecznie, bym powiedział, informować, zabiegać tak o tych nowych przedsiębiorców, tak, apelujemy, prosimy, no ale no, działania są takie, jakie są, sami państwo widzicie. Aczkolwiek teraz przygotowujemy się do budżetu na rok 2018, tak, chcielibyśmy poznać państwa opinie, wnioski, a przede wszystkim państwa takie realne, żywe uwagi, dlatego zachęcamy, aby państwo tą ankietę wypełnili tak, jak państwo czują, że państwo wszystko napisali, każdą jedną inwestycję, jaką państwo oczekują, żeby była zrealizowana. Być może są jakieś inne sprawy, o których chcieliby państwo porozmawiać, ale to mówię, to już będziemy o tym rozmawiali w dyskusji. Jeszcze raz się cieszę, że państwo tutaj przyszli do nas i chciałbym i życzyłbym sobie, żeby teraz przede wszystkim państwo zabierali głos, bo my tutaj jesteśmy dla państwa, państwo przyszli, państwo też poświęcili swój cenny czas. Dlatego proszę, aby państwo tutaj zabierali głos w dyskusji i wszystkie uwagi, tak, nawet do naszej działalności, nawet do funkcjonowania też jeszcze rady miasta, czy tutaj do organu wykonawczego, jakim jest pan prezydent. Bardzo proszę o włączanie się do tej dyskusji i tutaj przedstawianie dla nas każdych propozycji, jakie mają państwo w stosunku do nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Komisji Spraw Rodziny i Społecznej, panią Alicję Białę. Witam państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło gościć u państwa w klubie Miraż. Chciałam również przedstawić swoją osobę. Jestem czwartą kadencję w Radzie Miasta i to też między innymi dzięki państwa głosom, które tutaj na tym osiedlu zdobywam też i sporo. I w tym miejscu chciałam państwu bardzo serdecznie podziękować za zaufanie do mojej osoby. W związku z tym, że ta moja czwarta kadencja jest w Radzie, staram się spełniać oczekiwania ze strony państwa, zawsze wykonywać zadania, które mi są przypisane. Pracowałam w różnych komisjach, w Komisji Oświaty, Kultury, obecnie spraw społecznych i zdrowia, w infrastruktury i zawsze chętnie włączałam się do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Jeśli chodzi o Białostoczek, to jeśli pan Kazio jakąś inwestycję czy jakąś propozycję przedstawi radnym, zawsze wspólnie, tak jak już podkreślam, już czwartą kadencję, wspólnie staramy się wspierać. I zawsze te propozycje ze strony Kazimierza, czy zarówno z mojej, teraz jest pan Konrad Zieleniecki,
zawsze wspólnie to chcemy przepchnąć, tak po prostu. Jestem stałym, znaczy chciałam tutaj przy okazji może pierwszą informację, która jest dla Państwa bolączką, przekazać, przedstawić w imieniu mieszkańców, którzy tutaj do mnie, którzy tutaj uczestniczą, a wcześniej się do mnie zwracali. Więc czy pozwolicie Państwo, że od razu? Aha, no dobrze. No to cóż, ja z mojej strony jeszcze raz będę chciała w dalszym ciągu wspierać Państwa inicjatywy i Państwa działania, nie, nasze działania i nasze inicjatywy, a Państwa prośby. Cały czas jesteśmy do dyspozycji na dyżurach w Biurze Rady Miasta czy na takich spotkaniach. Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca za krótkotreściową wypowiedź i proszę o zabranie głosu Pana Przewodniczącego Komisji do Spraw Przestrzennego Ochrony Środowiska, Pana Konrada Zielenieckiego. Dziękuję serdecznie Panie Przewodniczący, witam Państwa. Ponieważ przypadł mi w udziale zaszczyt zabrania głosu jako ostatni, to pozwolę sobie na krótkie może podsumowanie. A że zawsze mam tremę przy występach publicznych, to raz, że będę mówił krótko. I przede wszystkim chciałbym parę słów podsumowania. Cieszę się, że Państwo pojawili się dzisiaj na spotkaniu. Cieszę się, że możemy porozmawiać o budżecie na rok 2018. Tak jak powiedzieli moi koledzy, mają Państwo dzisiaj, ale też nie tylko dzisiaj, na kolejnych spotkaniach, bo to jest cykl spotkań, które organizujemy w Białymstoku, zgłaszać swoje pomysły, zgłaszać swoje inicjatywy do budżetu. Korzystać warto w ciągu roku z takich narzędzi, także budżet obywatelski. Mieliśmy już kolejną edycję, dobiegamy końca. Wierzę, że również Państwo brali udział w głosowaniu nad projektami do budżetu obywatelskiego. Teraz warto pomyśleć o roku kolejnym. Tak jak tutaj wspominał Pan Przewodniczący, jest szansa, żeby zagospodarować ten kapitał, który jest przede wszystkim Państwa kapitałem. Warto pomyśleć, czego Państwo potrzebują na swoich osiedlach, w swoim bezpośrednim otoczeniu. Jest takie modne teraz powiedzenie myśleć globalnie, działać lokalnie. Właśnie temu służą między innymi rady osiedli, temu służą osiedlowe inicjatywy, temu, żeby zgłaszać problemy, które dotyczą Państwa bezpośrednio, tego, co dzieje się na Państwa osiedlach w bezpośrednim sąsiedztwie. Dlatego liczę na to, że razem tutaj z kolegami, z Panią Alicją, również koleżanką z Rady Miasta, będziemy mogli Państwu służyć pomocą, wsparciem, ale przede wszystkim oczekujemy również Państwa głosu i Państwa inicjatywy, dlatego dzisiaj się tu spotykamy. Oddaję głos Panu Przewodniczącemu i myślę, że przede wszystkim za chwilę oddamy głos Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Konradzie za zabranie głosu. Proszę Państwa, myślę, że z naszej strony wprowadzenia chyba wystarczy, ewentualnie jak będą jeszcze uzupełnienia. Chciałem tylko dodać, że tu na sali znajdują się członkowie, nie wszyscy Rady Osiedlowej nowo wybranej, której siedzibą Rady jest Szkoła 42 na Sokulskiej. Kiedyś była 26, no ale przeniesiono tam Radę Osiedla, dlatego że duże osiedle nam się buduje po drugiej stronie tysiąclecia, więc jakoś tak wypośrodkować, że każdy mieszkaniec mógł do tej Rady Osiedlowej dotrzeć. I chciałem jeszcze dodać, że Rada, jak Państwo wiedzą, samorząd, władze miasta składają się z dwóch takich części składowych. Pierwsza część to jest organ władzy uchwałodawczej, to są radni Rady Miasta. Na terenie naszego miasta wybieranych co 4 lata wybieramy 28 radnych i teraz mamy taki skład rady, że na 28 radnych 16 radnych występuje, czy mamy w Radzie Miejskiej sprawę sprawiedliwości. Mniejszym 15, ale jeden z radnych przeszedł od Truskolewskiego do nas. Uznał, że w naszym klubie lepiej się czuje, więc on kiedyś był w Prawie Sprawiedliwości, wrócił z powrotem do nas i osłabił klub Tadeusza Truskolewskiego, ale wzmocnił nas przez to. I mamy 16 na 28, więc jak Państwo widzą, skład jest taki dosyć duży skład. I to tak ciąży na nas taki jakby ciężar tego dźwigania, że jednak Państwo jesteście tutaj większością w Radzie, prawda? Staramy się na ile to jest możliwe. Z tym, że dzisiejsze nasze spotkanie i wiele innych spotkań, które będą, to nie są spotkania przeciwko komuś. To nie przyszli, żeby tutaj, prawda, że są jakieś uwagi rzeczywiście merytoryczne, to oczywiście. Natomiast my przyszliśmy porozmawiać za. Co zrobić, żeby było lepiej? Co usprawnić? I w tym kierunku prosimy bardzo też zadawać pytanie, w tym duchu dyskutujmy.
No bo problemów widzimy, narzekanie jest też dużo, widzimy i w mediach wszędzie różne są problemy, ale dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, przynajmniej zasygnalizujemy sobie. Więc myślę, że teraz przekażę mikrofon Państwu i ja poproszę Pana Przewodniczącego Rady Osiedla, Pana Zdzisława Machlejczyka o dalsze tutaj przekazanie mikrofonu, kto będzie chciał zabrać głos. Proszę Państwa, dziękujemy za to, że radni przyszli do nas, odwiedzili nas. Chciałem również cieszyć się, że Pan Dębowski mieszka na naszym osiedlu. Pozyskaliśmy jednego tutaj radnego. No i słyszałem w kuluarach, że Pan Dudziński wyprowadził się od nas, budował gdzieś indziej mieszkanie. Tu tylko ma mieszkanie. Czy to prawda? To tylko tyle. Proszę Państwa. Jest ulica Sitarska. Ładnie, dziękuję. Ja też chodziłem za tym, nawet opiniowałem. I chodziłem do biura projektów do pana Kurynia z racji tego, że 20 lat byłem prezesem Sada Kantoniakowskich. Opiniowałem ulicę Świętokrzysko i ulicę Sitarską. Ale proszę Państwa, ulica Sitarska, ta, która tu buduje się, to nie koniec. Ona ma odnowę. Ja mieszkam przy tej ulicy, ale proszę Państwa, ta ulica wychodzi aż na ulicy Dełostoczek na końcu. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Jak nie, to zapraszam naszych radnych, żeby się przeszli tą ulicą, tą starą ulicą Sitarską, przed torami, tu obok, wzdłuż toru. Zapraszam, naprawdę, ja mieszkam, trzy bloki są. Sitarska 52, 64 i 68. To było w latach projektowany w 75 roku. Miał być tramwaj do Biadletu. Nie wiem, co tam wyszło, ale droga była projektowana. Ja prowadziłem się do osiedla w 86 roku z osiedla Przyjaźń. Chciałem również tutaj zasygnalizować pewne rzeczy. Jest Rada Osiedla. Słyszałem prawdopodobnie, nie wiem, czy to prawda, że nie dostała żadnej złotówki z budżetu na to. No jakoś tam działa. Ale co ona zrobiła bez pieniędzy? Nic na pewno. Bo co ona może zrobić bez pieniędzy? To jest druga sprawa. Proszę Państwa, ja mam dobrą pamięć. Ale jak zapisano, to ja wiem, ale krótko. A wszystkim chcę przypomnieć i sobie też. Proszę Państwa, wykaz zadań proponowanych do realizacji w ramach budżetu miasta na 1997 rok. To jest 20 lat. Rocznica ładna, prawda? I co z tego zostało? Pierwszy punkt. Wykonanie mostu przejścia dla pieszych na rzece Biała obok mostu PKP do osiedla Wiśnicina. I tam do muzeum. Ja zasygnalizowałem wczoraj dla pani Rzeszewskiej, że to jej sprawa, bo po jej stronie tam się. Do Muzeum Wojska, do Muzeum Wsi. Dwa. Wykonane nie. Dwa. Zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych od ulicy Rady Miejskiej do toru PKP. Brak? Nie ma niestety. Poszerzenie ulicy Zagumiennej na odcinku od Rady Miejskiej do Sokulskiej. Proszę Państwa, ja jeszcze bym dodał poszerzenie ulicy Białostoczek. Od Rady Miejskiej do Sokulskiej jeszcze. Proszę Państwa, tam horror jest. No w tej chwili zrobili jednokierunkowo i samochodów nastawiali. Proszę Państwa, na zachodzie, wie Państwo, gdzie się stawia samochody? Ja nie wiem, co takiego plastyka. Na trawie plastyki się stawiają samochody. A potem się jedzie kosiatko i się kosi. Zastosujmy to u siebie. A droga to jest dla kierowców. Ja płacę podatek drogowy, jak ten drogi korzystać. W jedną, w drugą stronę. 8 czy 6 zapisało się i oni zgłosili, że zamkną w jedną stronę. To wielka pomyłka. Ułożenie chodnika przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego od przystanku MPK do ulicy Rady Miejskiej. Nie wiem, co to jest. Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulica Rady jest, naprawdę jest, to działa, tylko proszę Państwa, tam jest trochę za wąsko, jest prawo, to jeszcze trzeba dodać po jednym bok, żeby zjeżdżało, bo proszę Państwa, jest wprost i w prawo i w lewo. Tam muszą być 3 pasy przed tym skrzyżowaniem, a jak inaczej kierowcy mają to zrobić?
ulica Tysiąclecia Państwa Polskiego z ulicą Sokulską. To samo. Proszę Państwa, tam przed samym skrzyżowaniem trzeba poszerzyć. Jeden stanie i tak, ani w lewo, ani w prawo nie można jechać. Poszerzyć tam od mostu tego. Dalej. Pierwsze przejście obok szkoły podstawowej nr 26 z ulicą Radzymińską. Jest. Wykonanie zatoczek przy przystankach MPK przy ulicy Tysiąclecia obok zakładów graficznych. Brak. Po obu stronach oraz przy zespole szkół elektrycznych od strony rzeki Biała. Proszę Państwa, 20 lat to leży. Istnieje nawet nie dotknął tego. Może będę robić remont teraz. Może zrobię. Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu przy ulicy Poleckiej obok szkoły podstawowej nr 11. Dzieci z osiedla Białostoczek codziennie uczęszczają do szkoły podstawowej nr 11. Brak. Nie widzę tam. 8. Budowa pływalni przy ulicy Zespołu Szkół Elektrycznych na osiedlu Białostoczek. Podpisał to przewodniczący Rady Osiedla Kazimierz Dudziński. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Bogumił Chlebiński. Jestem tutaj w pobliskim technikum elektrycznym. Mieszkam przy ulicy Płockiej. Właśnie reprezentuję tych mieszkańców ulicy Płockiej i Przetorowej. Właśnie tutaj kolega powiedział, że czeka 20 lat. My czekamy 30 lat. Na poprawę nawierzchni Płockiej i Przetorowej piszemy do prezydentów miasta co rok. Współpracujemy teraz z panią radną Alicją Biały, która nam stara się pomóc. No, nie idzie to w dalszym ciągu po naszej myśli, ale walczymy dzielnie. Także sytuacja jest taka, że ulice w okresach wiosna, zima, jesień są dla kobiet trudno przejść po prostu. Są, jeżeli popada deszcz oczywiście, czy śnieg. Po prostu są wyrwy, które uniemożliwiają przejście dla pieszych, a także dla zmotoryzowanych, wręcz grozi to urwaniem tłumika czy tak dalej. No tak, są panie, też mieszkają młode matki, które z dzieckiem nie mają szans przejść z wózkiem. Walczymy jak możemy, na razie nie przynosi to skutku. Prosimy i dzwonimy o taką sprawę, żeby raz na jakiś czas przyjeżdża słucharka i wyrównuje tę ulicę. Prosimy ich, żeby tą wypełniali starym asfaltem. Nie, to trwa już kilkanaście lat, przywożą jakiś piasek, żwir z gliną. Jeszcze popada następnego dnia deszcz, wyboje są odnawiane. Już tutaj, zaraz przy wjeździe, ten wybój, który każdy z Państwa widzi, trwa, ma 20 lat. Prosimy, żeby tam zasypali starym asfaltem. Od razu na wjeździe można tam połamać samochód. Także tu serdecznie proszę do radnych, zwracam się z prośbą o pomoc dla nas, dla naszych mieszkańców Przetorowej Polskiej. To tyle, dziękuję. Czy ja mogę? Dzień dobry, Rafał Kosta. Znaczy ja mam takie pytanie, na ile te propozycje mają być, na jaki wpływ, jak gdyby Państwo, jaką radni macie na przyjęcie, bo na przykład skoro tutaj jesteśmy, to mogę zaproponować po raz kolejny kolej miejską w Białymstoku. Tutaj obok mógłby być przystanek kolej miejski przy tym przyjeździe na ulicy Poleckiej Agienki. Z tego co ja przeliczałem, to funkcjonowanie to jest około 10 milionów, ponieważ Białystok wydaje 120 milionów rocznie na komunikację, no to 10% nie wydaje się dużo. Białystok jest chyba jedynym takim dużym miastem wojewódzkim, w którym jest tylko komunikacja autobusowa. Także troszeczkę słabo, a z tego co po prostu myśmy testowali to rozwiązanie, ono jest możliwe do wprowadzenia od jutra. Mamy tory, mamy szynobusy w zajezdni na ulicy Kopernika i przez jeden dzień taki projekt przez cały dzień funkcjonował na próbę, około 2000 osób. Tego dnia, z okazji Dnia Bez Samochodu, skorzystało z takiego rozwiązania. Jeszcze wracając do tych pytań o budżet, to mam do Państwa takie pytanie o lotnisko. Znaczy ten pas startowy na Krewlanach.
bo państwo jak gdyby chcecie, żeby prezydent ogłosił drugi przetarg, ale ja w ogóle mam takie obawy, czy to w ogóle ma sens, bo przecież sami państwo żeście mówili o to, że to nie jest, zresztą prezydent, radni prezydenta nawet mówią, że to nie będzie prawdziwe lotnisko, to jest tylko pas startowy. Natomiast w wyborach określa się to jako lotnisko, chodzi pewnie o to, żeby to przed wyborami otworzyć. Natomiast tak, generalnie w tym przetargu padły te dwie oferty cenowe, chyba około 40 milionów i 60. Tak jak mówiłem, ja nie wierzę w tą ofertę tańszą. Wydaje mi się, że Budimex, bardziej doświadczona firma, przedstawia bardziej realną ofertę. Do tego, tak jak rozmawialiśmy z radnym Markiem Kojnowskim, dochodzą inne koszty. Na przykład w ciągu 2 lat od otworzenia takiego pasa mieszkańcy okolicy jak gdyby takiego pasa mogą wystąpić o ustanowienie strefy ograniczonego użytkowania uchwałą sejmiku województwa i wtedy mogą domagać się odszkodowań za spadek wartości swoich nieruchomości z tytułu na przykład hałasu. Te koszty są niepoliczone, więc to są znacznie większe koszty i w takim razie czy warto iść w takim kierunku, takiej prowizorki, tym bardziej, że jak pamiętam w programie PiS-u jest otworzenie prawdziwego lotniska w Topolanach, gdzie jest zarezerwowany od wielu lat grunt na ten teren. To jest takie właśnie moje pytanie o lotnisko. I może jeszcze jedna kwestia. Teraz jest taka akcja Straży Miejskiej w domach, żeby nie palić śmieciami. Obok mamy spalarnię śmieci, którą prezydent Truskolaski z dumą swego czasu pomimo protestów otworzył. I mam w związku z tym pytanie, bo po uruchomieniu tej spalarni w Białymstoku mieliśmy rekordowy poziom smogu, niespotykany nigdy wcześniej lat. Spalenie 100 tysięcy ton śmieci nie pozostaje jednak bez wpływu na środowisko. I czy w związku z tym jest możliwe, żeby na przykład w dni, kiedy jest gorsza jakość powietrza, żeby na przykład tą spalarnię wyłączać lub ograniczać jej działanie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że na serię pytań będziemy próbować w miarę możliwości odpowiedzieć na te pytania. Ponieważ było pierwsze pytanie ze strony pana Ryszarda Wiszowatego w stosunku do mojej osoby osobiście, jak również na wiele spraw, postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. Po pierwsze, szanowny panie Ryszardzie, ja projektami się nie zajmuję i to jest poważna sprawa, że ktoś gdzieś puszcza jakąś plotkę, że ja gdzieś jakąś dom wybudowałem za miastem i prowadziłem, czy coś nie robię, to ja powiem, jak fakty się mają, wie pan. Mieszkam tu już 30 lat, ponad 30 lat na tym osiedlu przy Radzy Mińskiej i mam wykupioną działkę na ile tam, 2 metry na metr chyba, na cmentarzu miejskim. I tam mam już swoje miejsce, opłaciłem już za to, również i swojej żonie. I tam już mam działkę, to tam się wyprowadzę na stałe i taką mam, taką i na innym osiedlu, już na wygładzie, taką mam panu odpowiedź. I proszę takie plotki się nie bawić, tym bardziej, że pan publicznie to podnosi, to mógł pan powiedzieć panie Kazimierzu, czy to prawda, że pan wybudował willę za miastem i to wie pan, bo to jest takie trochę mało poważne. To jest pierwsza taka sprawa moja, że aż do tego stopnia, a już przy okazji to powiem, przed wyborami była plotka, że opracowałem ulotkę i na tej ulotce było napisane, że mam wyższe wykształcenie. I była poważna debata w jednej z rodzin tutaj na Białostoczku i o 23:00 jeden z mieszkańców przyszedł do mnie, zadzwonił, do domu ja już spałem. I mówię, proszę pana, jesteśmy w poważnym towarzystwie, sporo nas jest tam w takiej rodzinie, tutaj przy ulicy Kozłowej. I mam tu pana prośbę, znam pana tyle lat, ale wie pan, tam idzie bój o pana w tej chwili, bo mają państwo ulotkę i pan pisał, że pan ma wyższe wykształcenie. Ja mówię, bo tak jest. Mówię, proszę pana, ja mam do pana prośbę, niech pan weźmie te dokumenty swoje, indeks, dyplom o ukończeniu wyższej uczelni i tak dalej. Ubrałem się, zabrałem dokumenty, zachodzę, a tam sporo ludzi siedzi, potruchlewi. Ktoś puścił plotkę na tej zasadzie, że pan Dudziński, mówi, znam pana Dudzińskiego, tylko że nie wiedział, że w międzyczasie studiowałem zaocznie i ukończyłem studia. No mógł ktoś nie wiedzieć, to ja się wcale nie dziwię, ale do tego stopnia. Ale ja już się przyzwyczaiłem do takich różnych takich niepotrzebnych plotek. A co do ulicy Sitarskiej, to ja też wisiałem tu na płocie
i nie tylko ja, ale wielu innych, moje nazwisko, radni, którzy głosowali za ulicą Sitarską, a tu mieszkańcy, którzy tu nie chcieli opuścić swoich domów, ja się wcale nie dziwię, ponieważ to były piękne wille, zostały rozebrane. No ale to są takie sytuacje, gdzie wszystkiego nie unikniemy i ja bym prosił, żeby do adresata wprost zapytać, proszę pana, jak to jest. A jeżeli publicznie coś mówimy, to troszeczkę tak mało sympatycznie. To jest jeszcze jedna sprawa. Szanowny panie Ryszardzie, pan Tuziński podpisał taki postulat czy wniosek ze strony mieszkańców, tak jak i dzisiaj, ażebyśmy na osiedlu wybudowali pływalnię. I w pierwszej wersji była rozważana sprawa, żeby ewentualnie pływalnię budować w 26 szkole. Więc no, była rozważana sprawa przez zespoły szkół elektrycznych. Proszę państwa, ja jak czytam dokumenty jeszcze za pana prezydenta Jurgiela, który podpisywał różne dokumenty i urzędnicy, wiele też inwestycji nie zostało zrealizowanych i trudno mnie w tej chwili, mnie żal do nich, że oni, proszę pana, tam jest podpis pana, był taki projekt, wniosek, ale jeszcze od projektu, od wniosku do realizacji to jest bardzo daleka droga i proszę wziąć taką tu poprawkę. Ale oprócz tej pływalni, to uda nam się być może wspólnie tu z radnymi, to wybudujemy piękną halę sportową. To też jest potrzebne na placówce. Prawdopodobnie w najbliższych latach nikt o pływalni tutaj żadnego wniosku co prawda teraz nie ma. Być może nowa rada osiedlowa, być może będzie taka sytuacja, ale przy najbliższych latach perspektywicznych nie widzę na osiedlu takiego planu na Białostoczu, żeby tu pływalnie było budowane. Tym bardziej, że osiedle tutaj ma blisko do Włókienniczej, może to też korzystać z tego. Być może kiedyś w przyszłości niewykluczone. Być może na każdym osiedlu będzie pływalnie. Będziemy bogaci, będą środki finansowe, będzie lepsza koniunktura i nie widzę przeciwwskazań. Także posiłkowanie się tym, że ja 20 lat temu podpisałem jako przewodniczący rady, proszę państwa, jest przewodniczący rady pan, szanowny pan Zdzisław Małachiejczyk. Podpisuje różne projekty, różne wnioski do prezydenta. Uchwały podejmują. Teraz widzę, sporo tam jest takich przemyślanych spraw. Część będzie zrealizowanych, podejrzewam, część nie będzie zrealizowanych. I nie można mieć pretensji do pana Zdzisława, że podpisał pod uchwałę, bo podpisuje przewodniczący w imieniu Rady Miast, Rady Osiedla. I to pozostaje w dokumentach i to trzeba troszeczkę tutaj też z taką pewną ostrożnością. Panie Ryszardzie, a chcę powiedzieć, że pan jest doświadczonym samorządowcą. Pan był wiele razy w Radzie Osiedlowej. I spółdzielczej i tej samorządowej, kiedyś nie byłem przewodniczącym, więc znamy te sprawy, wiele jest problemów przy realizacji, to nie jest tak, że można sobie coś wymyślić, zamarzyć i od razu będą pieniądze, to idzie szereg, teraz mamy, pan poruszył sprawę ulicy Płockiej, to też pani Alicja zaraz zabierze głos. I jeżeli można, to jeszcze tutaj, ponieważ w tym pytaniu jeszcze są inne zagadnienia, no dotyczy ulicy Sitarskiej, nie zrozumiałem, tu chodzi o tej Sitarskiej. Panie Kazie, tak. Przejdźcie pan, ja panu pokażę, o koniec ulicy Olsztyńska, Białostoczek i z dwóch stolów ta ulica idzie zaprojektowana. I tego nikt do tej pory, nawet pierwszy kulonowy się nie to jest koło garaży i tam jest miejsce na to. My chcemy dojechać, bo my nasze wrotki stoją na Sitarskiej. I myśli tylko tyle. I nie mam jakichś to gości. Jest projekt, jest miejsce, jest rezerwa pod tą drogę. Wszystko jest, pasuje. Tylko realizacji brak. To może odpowiem. Ale ja tutaj w tej sprawie akurat, ja też mieszkam na Sitarskiej 52, wiem, że rzeczywiście tam był kiedyś projekt. Ale szczerze mówiąc, według mnie tam dla nas ta ulica, że tak powiem, w ogóle nie jest potrzebna. Całe szczęście, że to nie zostało zrealizowane. Po co? Sitarska będzie prosto, będzie kładka przez tory, a po co tutaj dla mnie przy torach, żeby mi tutaj samochody jeździły? Nie może to by mi się chodzi. A wiem, gdzie to jest? Wiem. To przyjdę i pokażę. Ale ja tu wiem. Ja nie wiem. Na nie ty gruszki. Ja jestem urodzony, znam to wszystko na prawie. Ty jesteś urodzony tutaj? Tak. No ja też. No i co? No to wiem, gdzie to jest. I co? Ale szanowni, proszę, nie, jeżeli chodzi.
jeżeli chodzi o te sprawy, które pan Ryszard poruszył, sprawę tysiąclecia, skręty Sokulska, tysiąclecia, że proszę Państwa, tam będzie drugi pas. Tam wiele rzeczy będzie realizowanych. Tak jest. Tak jest, tam będzie to zrobione. Sprawa następna, sprawa ulicy Radzymińska przez Białostocze do Sokulskiej. Tam się zrobiony jeden kierunek i tam takie parkingi porobione. Tak, poszerzenie, kto to zrobił? No, to ta kanalia. Panie trzeba poszerzyć samochody pod trawniki plastyki, to jak na zachodzie zrobione, a droga powinna być dla kierowców. Panie Ryszardzie, ja nie jestem specjalistą, ja nie jestem inżynierem ruchu. To jest inżynieria ruchu, która są fachowcy i ocenili, no nie wszystko się to. Jedni są zadowoleni, że mają się samochody parkować, bo tam jest ciasno, a drudzy mówią, że panie, no ciasno jest, parek i trudno, trzeba lawirować między tymi. Ale za to jest ta wąska. No ja powiem szczerze, że nie widzę w najbliższym okresie, żeby tam ktoś podjął jakąś decyzję i zlikwidował te wszystkie parkingi i zrobił ulicę na wprost. Nie widzę takiej możliwości, ale być może będzie taki projekt wniosek. Rozważyć można. Jest to jedno przyszłość. Tak jest. Dwa razy poszerzyć. Panie Ryszardzie, także to jest prawda. To, co jest możliwe, to na pewno. Dobrze, jeszcze pani Alicja tu odpowie w sprawie ulicy. Jeszcze tutaj pan jest. Tak, dobrze. Odpowiadam panu, panie Bogusławie. Więc jestem z panem, z państwem w kontakcie już od 3 lat. Moja pierwsza wizyta u państwa to była w 2000 roku. I znam historię państwa ulicy i problemów, z jakimi się borykacie. Szczególnie w ostatnich latach, tych 3, to na każdy pana telefon zawsze i dzwoniłam do wydziału, do pani dyrektor Sosny. Ona powiedziała mi, później sprawdzałam, dzwoniłam powtórnie, czy wyrównywana jest ta ulica. Powiedziała, że tyle razy, ile jest to możliwe, to wyrównywała. Jeszcze chciałam państwu powiedzieć, że w ubiegłym roku pani dyrektor zobowiązała mi się, że ta ulica będzie wprowadzona do budżetu, dlatego że ona jest tą ulicą dla niej już strategiczną. Tak mi dokładnie powiedziała. Więc pozwoliłam, proszę państwa, napisać do niej interpelację, która pozwolę, że państwo przeczytam ją. W imieniu mieszkańców ulicy Przetorowej i Płockiej zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie nawierzchni wyżej wymienionych ulic. Jest mi wiadomo, iż mieszkańcy przedmiotowych ulic na przestrzeni kilku lat wielokrotnie zwracali się do pana prezydenta i jego służb o wykonanie tej inwestycji. Co więcej, jako radna Białegostoku wielokrotnie w latach 2016-2017 zwracałam się do pracowników urzędu miasta w Białymstoku z tym nurtującym problemem. Nadmieniam, iż zapewniano mnie, podkreślam, że wymienione ulice będą wybudowane ze względu na ich tragiczny stan. Pragnę podkreślić, że mieszkańcy tych ulic są bardzo zdesperowani, ale zarazem pełnym nadziei na spełnienie ich marzeń. I złożyłam tu państwa podpisy, które złożyliście do mnie w ubiegłym roku. Ja państwu powiedziałam, że w związku z tym, że jesteśmy radnymi nie tylko z Białegostoku, ja według kolejności też mam kolegów, którzy ewentualnie mają też swoje propozycje i mówiłam państwu, że w tym roku wniesiemy to poprawką. Ale chciałam państwa poinformować, jaka jest odpowiedź na interpelację w tym roku pana prezydenta. I mam przed sobą, także jeśli będzie ta ulica wprowadzona do budżetu, to podkreślam, że to dzięki naszej i kolegów inicjatywie i to ze swojej strony już ja w tym roku pozostawiłam jako jedną ulicę priorytetową do wprowadzenia, mówiłam panu, państwa, ale w związku z tym, że odpowiedź pana prezydenta jest oczywiście negatywna, chociaż tak jak panu cały czas mówiłam, że zostałam przez panią dyrektor cały czas informowana, że to jest ulica, która naprawdę potrzebuje wprowadzenia do budżetu. Więc jeszcze tak w skrócie, tegoroczny wzrost kosztów realizacji inwestycji drogowych wymagał w pierwszej kolejności ponownego przeszacowania zadań, których wykonanie w aktualnym budżecie
miasta założone na lata przyszłe. Jeśli chodzi tu przede wszystkim o zadania zbiorcze dotyczące lat 16-19. Planowana realizacja w latach 18-19. Środki finansowe, jakie zostały zabezpieczone, są niewystarczające. Dlatego też w chwili obecnej wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych jest trudne. Obecnie, biorąc pod uwagę ceny obowiązujące obecnie w tym roku, szacunkowy koszt budowy ulicy Płockiej i Przetorowej wynosi 3 miliony. Do tego należy doliczyć wykup gruntów i budowę, przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Kwestia budowy wyżej wymienionych ulic jest zasadna, jednakże w chwili obecnej wymaga przesunięcia w czasie. Proszę Państwa, jest mi wiadomo, że w 2000 roku, jak u Państwa byliśmy jeszcze w pierwszej kadencji, na Waszym osiedlu była wstrzymana jakakolwiek modernizacja budynków. Z tym ten problem został zaniechany i dlatego uważam, że mieszkańcy ulicy Płockiej, szczególnie Płockiej, bo przy Torowie jest mniej. Ja nawet w niedzielę u Państwa byłam. Ja co jakiś czas, jeśli ktoś się do mnie zwraca, zawsze próbuję odwiedzić to miejsce i sprawdzać dokładnie. Więc ze swojej strony i my jako radni mamy prawo wprowadzić jako poprawką do budżetu. Z tym, że w związku z tym, że te środki na 2018-2019 rok są zabezpieczone na poprzednie inwestycje z poprzednich lat, więc prawdopodobnie prowadzimy tę inwestycję, jeśli koledzy, myślę, że wyrażą zgodę, na wydłużonym okresie realizacji. I to, jeśli tak jak tu podkreśliła Pani Dyrektor, ta inwestycja jest zasadna, mam na myśli jednak Płocką bardziej, więc uważam, że to jest, dlatego pozwoliłam tu Państwu przynieść i w jakiś sposób przekazać nasze działania na rzecz Państwa i no i właśnie może nie usprawiedliwić się, ale poinformować Państwa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jedno zdanie tylko uzupełnienie tego wypowiedzi Pani Radnej. Z inwestycjami to jest tak, że jeżeli prezydent w projekcie, gdzie do 15 listopada ma przekazać projekt uchwały radnym do zatwierdzenia, to ten okres, w którym obecnie jesteśmy, prezydent opracowuje projekt budżetu na 2018 rok. I w tym projekcie znajdą się różne pozycje. I wnioski z rad osiedlowych, i z innych instytucji radnych, i mieszkańców. Różne są tam potrzeby, bo zwykle jest tak, że tych potrzeb to jest, powiedzmy, budżet miasta na ten rok wynosi 2 miliardy. Ale gdyby tak wszystkie potrzeby zebrać, to podejrzewam, byłoby 3 miliardy złotych, ponieważ potrzeb jest więcej niż możliwości. Budżet jest z gumy, to się nie rozciągnie. To jest taka jedna uwaga i jeżeli Pan Prezydent nie ujmie jakiejś inwestycji, przykładowo tej Płockiej, nie ujmie w swoim budżecie na 2019 rok, no z jakiej przyczyny nie ujmie, różnie może być, to wtedy my mamy prawo jako radni wnieść aneks, poprawkę do tego budżetu przy opracowaniu na tej zasadzie, że musimy wskazać w drugim punkcie w budżecie, skąd zabieramy pieniądze. Jeżeli tam będzie pół miliona złotych, musimy skądś zabrać te pieniądze, żeby tu przekazać. I każdy radny ma prawo zgłosić wniosek, lub radny Prawa i Sprawiedliwości, że my składamy taki wniosek i musimy podać źródło, skąd możemy cofnąć pieniądze, skąd możemy te pieniądze pozyskać. Bo to musi się bilansować. To nie jest tak, że my słuchajcie, wprowadzamy ulicę, pół miliona złotych i a prezydent powie, no a pieniędzy skąd? Z czego? Bo nie da się tego rozciągnąć dalej. Budżet jest w całości zamknięty. To tak to wygląda procedura, to są bardzo trudne sprawy. I nieraz dyskutujemy na sesjach Rady, bo jest pierwsze czytanie, drugie czytanie, przed Bożym Narodzeniem, z reguły te budżety są już zatwierdzane. Ale jest duży bój o każdą uliczkę, o każdy skwer i każdy radny, 28 radnych, każdy radny ma u siebie też wyborców, każdy przedstawia swój problem, tak jak tu dyskutujemy. Każdy radny chciałby to zgłosić, żeby jego ten wniosek przeszedł. Nie da się wszystkiego rozstrzygnąć. Stąd też czasem są i żale do radnych. A ja tam zgłaszałem pani czy panu, a jednak ten wniosek nie przeszedł. No czasem tak bywa, także tutaj to jest takie życie. Jeszcze jeżeli można, to pan przewodniczący chce jeszcze w uzupełnieniu dyskusji. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
Chciałbym się odnieść do zagadnień poruszanych przez Państwa, lotnisko, smog w mieście. A więc lotnisko, to jest jakby szerszy kontekst. Lotnisko to jest duża inwestycja planowana w budżecie miasta. Przyjęliśmy na 2017 rok w budżecie limit wydatków 30 milionów złotych na ten cel. I to nie była jakby kwota gdzieś tam z kosmosu, to były wyliczenia naszych urzędników na co dzień zajmujących się inwestycjami. Oszacowali, że właśnie tyle potrzeba, aby zrealizować tą inwestycję. I w momencie otworzenia ofert przetargu okazało się, że najniższą ofertą, jaka płynęła do Urzędu Miasta, była kwota 44 milionów. To oczywiście no, znacznie 50% wyższa, znacznie wyższa niż zakładaliśmy. No i jest pytanie, czy brnąć i za wszelką cenę realizować w tym momencie, rozstrzygać ten przetarg i realizować to o 50% drożej, czy poczekać, ewentualnie ogłosić drugi przetarg, bo ja chciałbym przypomnieć, że mieliśmy dosyć podobną sytuację właśnie przy okazji przebudowy ulicy Sitarskiej. Tam również w przetargu wyszła kwota wyższa niż planowaliśmy to w budżecie. Pan prezydent odstąpił od rozstrzygnięcia tego przetargu. Rozpisany został nowy przetarg. W kolejnym przetargu okazało się, że znalazł się wykonawca, który zaproponował, że zrobi tą ulicę za 36 milionów złotych, więc w przeciągu 3 miesięcy miasto jakby zaoszczędziło na tym przedsięwzięciu 4 miliony złotych. No, ja nie chcę rozstrzygać, w przypadku budowy pasa startowego również ten scenariusz się powtórzy, ale jednak my nie mamy tak potężnej nadwyżki, żeby ryzykować i będąc za wszelką cenę dokładać kolejne 16 milionów złotych. Co prawda marszałek zaproponował od siebie 8, ale i tak 30 czy 38 za te 8 milionów naprawdę sporo możemy w mieście zrobić. I tutaj przy ewentualnej decyzji, aby jeszcze raz rozpisać ten przetarg i znaleźć wykonawcę, który zrobi to w tych granicach, myślę, jest zasadne. No, tak długo czekamy na to lotnisko, że myślę, że tutaj przesunięcie o 3 czy 4 czy 5 miesięcy już nikogo nie zbawi, a może faktycznie możemy zaoszczędzić. No zobaczymy, wiem gdzieś tam zza kulis, że jeszcze pan prezydent próbuje rozmawiać z marszałkiem, może on coś powinien, według mnie on powinien tutaj jakby się dołożyć. To jest zadanie marszałka, żeby zabezpieczyć mieszkańcom regionu lotnisko regionalne, połączenie lotnicze z innymi częściami Polski i Europy. No i tutaj jego większe wsparcie jest jak najbardziej wskazane. My póki co otrzymamy twardo, to limit 30 milionów to jest optymalny. Tym bardziej, że faktycznie sytuacja jest taka, że dziś mamy rynek wykonawcy i może warto poczekać na przełomie roku, kiedy będzie okres zimowy, będzie czas na tych film, żeby faktycznie przeanalizować, dokładnie przeliczyć i być może nie jedna z nich postanowi spróbować się w tym przetargu, bo wiemy, co się teraz dzieje. Teraz jest sytuacja taka, że co to w tej czasie miało miejsca w ostatnim ogłoszonym przetargu przez Urząd Miasta. Było ogłoszone 6 przetargów, no gdzieś tak średnio, na drogi lokalne. Średnio szacowane na 1,5 do 2 milionów złotych za każdą drogę. I co się okazało? Na pięciu przetargów nikt się nie zgłosił, a na ten 6 przetarg zgłosiła się firma, która jakby zaproponowała cenę 2,5-krotnie większą niż tego, co szacowaliśmy. Więc oczywiście nie zwiększamy również w tamtych inwestycjach limitów wydatków, bo to nie ma co brnąć takie koszty, ale miasto, jak się zgodził również pan prezydent, postanowił, że kolejne przetargi na tę ulicę rozpisze i czekamy na rozstrzygnięcie. Mamy świadomość, że poniekąd jesteśmy też beneficjentem znacznego wsparcia rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo trzeba głośno powiedzieć, że 400 milionów na inwestycje w ostatnim czasie, 400 milionów złotych to jest znacznie więcej niż kwota, którą otrzymaliśmy ze sprzedaży NPC-u, ale w ostatnim roku Ministerstwo Rozwoju kierowane przez ministra Morawieckiego podpisało z pewnym stopniem porozumienie, na mocy której dofinansowuje nasze inwestycje obwodnice, trasy niepodległości. To są
350 milionów, 60 milionów idzie na Ciołkowskiego i to powoduje, że właśnie tam wykonawcy wyciągają swoich podwykonawców, nie ma na rynku mocy przerobowej, żeby te wszystkie inwestycje zrealizować. I tutaj bardzo ważna sprawa jest zagrożenie, że jeżeli nie zrobimy też trasy niepodległości w czasie, a jest termin do 2018 roku, grozi nam realne zagrożenie obowiązku zwrotu tych 30 milionów do rządu. Więc dlatego tutaj powinniśmy unijne środki tak i powinniśmy się skupić może nie bardziej na tym lotnisku, ale na właśnie wykonaniu wszelkich możliwych czynności, aby zrealizować w pełni do końca trasę niepodległości. Trasa niepodległości jest podzielona na trzy etapy, na dwóch etapach. Już jest wyłoniony wykonawca i te roboty się realizują. Na tym trzecim odcinku nie ma wykonawcy. Cały czas będzie przetarg. Czekamy na rozstrzygnięcie, bo też była kwota znacznie większa. Więc jeżeli coś, to musimy zabezpieczać pieniądze na ewentualne dokończenie trasy niepodległości, żeby zabezpieczyć się przed koniecznością zwrotu tej dotacji, niż dodatkowo lokować pieniądze na ten moment. A jeżeli tutaj właśnie kolega podpowiada, bo akurat trasa niepodległości bezpośrednio nie dotyczy tutaj mieszkańców Białostocki. Tak samo jak lotnisko, nas to nie interesuje. Tak, ale to przez kontekst wszystkich inwestycji, to jest jakby nasze wspólne. Ja na pewno nie będę korzystał. To jest trasa, o której mówię, trasa niepodległości, to jest od strony lotu do Warszawy na wysokości hotelu Leśnego. To jest skręt w prawo, w las, tam właśnie będzie przebicie, podwójna dwupasmowa trasa, która właśnie ominie Leśną Dolinę, Zielone Wzgórza, będzie aż tam za Nowe Miasto. Połączy na wiaduk, na wylot, na Księżyno. No bardzo duża inwestycja. Myślę, że to jest kluczowe na ten moment. Odnośnie... Panie Przewodniczący, przepraszam też na chwilę do tego pytania, żeby nie wracać do tego lotniska. Tu jest głos z sali, tu jest głos ode mnie jako mieszkańca. Nie nazywajmy tego lotniskiem, ponieważ to będzie pas startowy dla kilku biznesmenów. Tak to nazywam. Także nie nazywajmy tego lotniskiem do 50 i rozważmy to, żeby tą inwestycję skasować. Po prostu. Albo robimy lotnisko ogólne dla wszystkich, albo robimy dla kilku biznesmenów miejscowych i lokalnych i dla hobbystów i wstawiamy olbrzymie pieniądze. I czy to by pomysł, nie mam pojęcia, ale to nawet z sali już we mnie kipi. Po co ten betonowy pas startowy i komu to ma służyć? Czy ja z tego lotniska Polacy kimkolwiek? Na pewno nie. Tak, to jest dla rok temu było na ten temat spotkanie dosyć obszerne na szkole biznesu było spotkanie. Sejmik się od tego odżegnał, wszyscy się odżegnali od tego lotniska od paru lat. Po co mamy brać koszty? Przepraszam, musiałem podać swoją kwotę, którą ograniczyliśmy. I nie będziemy jakby na ten moment. Ale jeszcze może dwa słowa odnośnie smogu, bo tutaj akurat szczególnie jeśli chodzi o Białostoczek, jako próbę zapewnienia, że ta inwestycja jest w 100% bezpieczna dla mieszkańców tego osiedla, więc jeżeli tak faktycznie jest, że te wskaźniki są przekroczone, no tutaj trzeba by było to rozprawić, nie mam takiej wiedzy. W każdym bądź razie walkę ze smogiem my na naszym poziomie już rozpoczęliśmy, bo chcę przypomnieć, że przyjęliśmy odpowiednie uchwały, które pozwalają na to, aby uruchomić środki, dzięki którym mieszkańcy Białegostoku będą mogli wymienić kotły, które używają do ogrzewania mieszkań, kotły węglowe, na kotły ekologiczne, gazowe. I też jest pula zabezpieczana właśnie w budżecie, w którym mogą mieszkańcy skorzystać przy wymianie takich pieców. Jest dofinansowanie z Urzędu Miasta. Również dofinansowujemy montaż paneli słonecznych. Oprócz tego wprowadziliśmy taki przepis, że w momencie, kiedy te wskaźniki zanieczyszczenia tego smogu będą wysokie, pan prezydent będzie miał możliwość ogłosić darmową komunikację miejską, aby ludzie na ten moment przesiedli się z samochodów do komunikacji zbiorowej.
Dziękuję bardzo. Jeżeli można, to transfer. My nie wiemy, bo nie było podawanych badań publicznych co do smogu, prawda, poprzednio. Przypuszczam, że o wiele był większy, tylko nie było dostępnych badań. W tej chwili mamy te dostępne badania z Wiosiu, prawda? No i tutaj, że taki duży. Na pewno były poprzednio większe te wskaźniki, tylko my o tym nie wiedzieliśmy, nas nikt o tym nie informował. Dziękuję bardzo. Następna seria pytań. Proszę bardzo, niech pan się przedstawi. Ostaszewski Stanisław, Policji Rady Miejskiej. Drodzy Państwo Radni, chciałbym się zapytać w sprawie mieszkań M1, które obiecało PiS. Bardzo dużo młodych ludzi czeka na mieszkania takie, bo... M1 czy M+. M+. Tak. Przykładowo mój syn i synowa nie dostaną kredytu, bo za mało zarabiają. I mieli w innych miastach mniejszych pobudowali, a u nas w Białymstoku nie słychać w ogóle nic o takich sprawach. Czy jest coś wiadomo? Wiem, jak wygląda na ten moment ta sprawa. Jakieś pół roku temu wystąpiłem do prezydenta z prośbą o informację, czy poczynił jakieś kroki, nawiązał kontakt z Ministerstwem Infrastruktury. Dowiedziałem się, że z naszego miasta poszła jakby propozycja, zostały wskazane dwie działki w Białymstoku pod realizację rządowego programu Mieszkanie Plus. Jest to rejon ulicy Kolejowej, tam jest wskazana jedna działka, a także na osiedlu przemysłowe Dolidy, tak pogranicze przy ulicy Dojnowskiej, nie została wskazana taka lokalizacja. Z tego co wiem, no, jesteśmy również gotowi i zainteresowani i prawdopodobnie takie mieszkania w Białymstoku również będą powstały. A kiedy? Nie jestem w stanie na ten moment panu powiedzieć. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pan Włodek, proszę bardzo. Dobry wieczór, nazywam się Cezary Ciołpiński, jestem z wykształcenia socjologiem i logistykiem. Chciałem się odnieść do tych pomysłów, tych opinii i inwestycji. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o lotnisko, uważam, że jedyną opcją, w jakim w tym budżecie czy kimkolwiek innym miałoby przeznaczone pieniądze lotnisko, to tylko na lotnisko typu cargo, gdzie miałoby być ładunki przełożone nie ludzie, tak uważam. I razem, moim zdaniem, sens tego wszystkiego miałby tylko i wyłącznie wtedy, kiedy byłby wdrożony wraz do infrastruktury, która nie wiem, czy powstanie, drogi via Carpatia. Być może jestem, może to już zostało dziecko wolane z kąpielą, nie wiem, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o to, ale takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o nasze lotniska. To jest stąd przybyć pieniądze, bo to by zapewniło rozwój regionu i być może to mogłoby dać impuls do większych pieniędzy z rządu, z Unii, wiadomo, żeby móc zaspokoić później mniejsze potrzeby ludzi na prawnym poziomie. To jest jedna rzecz. A tutaj trochę ogólnie chciałbym dodać, że uważam, że najważniejszą inwestycją każdego z nas, głównie dla osób ludzi, jest tak naprawdę, nie powinny być jakieś infrastruktury, jakieś budowle, tak właściwie to są wszystkie szczepnice, ale jest zasada najczęściej, ale uważam, że najważniejszą inwestycją powinna być inwestycja w nowe umysły, a dokładnie jeśli chodzi mi o innowacyjność w nauczaniu, w oświacie. Przede wszystkim myślę, że pan prawnik tutaj, pani pedagog doskonale wiem, o czym mówię, że to jest inwestycja, w którą powinniśmy najwięcej pieniędzy inwestować, ze względu na to, że my, że tak powiem, nie schodzimy powoli do lwusa, mamy z górki, a nasi, że tak powiem, młodzi koledzy, nasze dzieci, że tak powiem, mają braki. Uważam, że poziom nauczania w całej Polsce, jak i w Wiosłowie, jest bardzo niski i powinno się również do dołu. Powinno się podnosić poprzeczkę, więc uważam, że bardzo ważną rzeczą, nie wiem, czy jest jakiś projekt tego rodzaju oświaty w tym budżecie, w tych propozycjach, dokładnie się nie zapoznałem, jestem tutaj po prostu z ciekawości, ale chciałbym się podzielić opinię, że uważam, to jest najważniejsza kwestia. Inwestycja w młode umysły, inwestycja pieniędzy, czasu i środków nas wszystkich. Począwszy od dołu, od lokalnego samorządu, tak samo jak wyżej w władzach miasta, władzach państwa i tak dalej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałem tylko zakomunikować, że my mamy tutaj czas od 17 do 18.30. No więc właśnie. Czasu jest dłużej. Ci, którzy nie zabierają. Problemy miejscowe. Po raz pierwszy głosu to się. Po raz. To nie zabiorą głosu jeszcze. Chciałem. Nie ma. Jeszcze pan proszę. Krótko pytanie. Ja jestem współtwórcą tego projektu 20 lat temu. Ja byłem w tej radzie. Bardzo. I proszę zrozumieć, to nie jest atak na ciebie, to właśnie jest organizacja tego. Nie no mam tak wytłumaczyliśmy. Proszę Państwa, wyjaśnijcie się. Chcę jeszcze jedną rzecz. Bardzo ważną sprawę. Nasz radny, pan Nadarów, pracuje w PKP. I to kolega poruszył, proszono mnie, czy nie dałoby się poczynić starania o wykonanie przystanku w Białostocze. Jestem przy nogu wschodzi, tylko zrobić przystanek, stacie. Peron, peron po prostu. Powiem dlaczego. Może tramwaje poszły w Białostoku. Tramwaje były planowane, ale wystawa na każdym się było. To nie ten temat. No my tak chyba nie to być. To nie ten temat. Proszę, proszę bardzo. Jest czarny mrok. Ludzie chcą jechać na krzyż. To jest Białostocz, muszę jechać na krzyż. Na Zielonym na przykład mają robić teraz peron właśnie. Tak, żeby się skończyło. Bo jest nasz kolega Adam, który pracuje na PKP. Czy istnieje taka możliwość? Niech załatwia, że to będzie na transport. Proszę Państwa, Panie Ryszardzie, ja wiem, że Pan jest kopalnia pomysłów. I to akurat dotyczy marszałka PKP do nas należy, ale pomysły są. Ale to gmina może, panie Kazimierzu, porozumienie zawrzeć. Ja chciałem dodać, na Zielonych Wzgórzach na przykład będzie teraz peron wykonywany w ramach przebudowy tej rajów Baltiki dla mieszkańców. Państwa, proszę Państwa, tematów nie wyczerpiemy. Na pewno będziemy się dzieli jeszcze te parę godzin, na pewno byłoby wiele do powiedzenia. Cieszę się bardzo, że czas myślę, że nie jest stracony. My tu notowaliśmy od siebie. Myślę, że i radni, rady osiedla również bacznie się przyglądali temu wszystkiemu, bo nasi radni z rady osiedla również mają wspaniałe postulaty, wnioski, obserwują i w formie uchwał na swoim posiedzeniu, mają posiedzenie na Sokólski i przekazują to również do Rady Miasta i do Pana Prezydenta. To też jest źródło dużej wiedzy i takich potrzeb, które tutaj wynikają. Ale czy mają subwencje na to? Nie, Rady Osiedlowe subwencje nie mają, to jest w ramach budżetu miasta. Mają tylko subwencje przeznaczone na działalność taką kulturalno-sportową. Tam przeznaczone było 6 tysięcy, to były jeden festyn, drugi festyn, różne imprezy. To są takie, ale to nie związane z inwestycją, to są ogólnomiejskie takie w budżecie centralnym naszym województwie miejskim. I tutaj. Jeszcze ktoś się podnosił. Pan Stanisław Kopczewski, panie Stasiu, króciutko. Pytanie. Kochani Państwo, mianowicie tak, otóż można powiedzieć, że się spotykamy, że tak powiem, odnośnie budżetu na 2018. Chciałbym powiedzieć jedno. Budżet obywatelski na 2018 dla mieszkańców osiedla Białostoczek wynosi 0. Nie ma tam ani jednego projektu na 2018, ale budżet na 2018 dla miasta Białystok to jest inna bajka. I tutaj prosiłbym, żebyście Państwo nie składali, że tak powiem, szabelek do pochwy, tylko współpracowali z większością w Radzie i cośkolwiek robili na in plus, na budująco. Z tym, że ja jeszcze jestem zobowiązany powiedzieć Państwu coś, co może Wam się spodobać lub nie. Otóż, kochani Państwo, w 2016 roku był ogłoszony przetarg na dostawę paliwa do spalarni. Czy to na 2017, nie pamiętam. 90 tysięcy ton spoza zasięgu działania regionu dostarczania odpadów do centralnego okręgu. 90 tysięcy. Czerp spalarnie 120. 30 tysięcy tylko i wyłącznie z 10 gmin, czyli z tego regionu. A w związku z powyższym paliny obce śmieci. Chciałbym Państwu powiedzieć jednoznacznie, że kończy się, że tak powiem, robienie biznesu na tak zwanym sortowaniu kodów śmieci. Otóż do tego roku sortowanie kodów śmieci przynosiło dla firmy Lech około 4 miliony 600 tysięcy za przesortowanie śmieci. Tyle była różnica w opłacie za tak zwane składowanie na składowisku. Za 2017 jeszcze.
Za 2018 będziemy mieli różnicę in minus 6,5 miliona. Więc 6,5 miliona, kochani radni, w budżecie trzeba będzie dołożyć do firmy Lech na składowanie śmieci. W roku 2019 będzie to 9,5 miliona, a w 2020 19,5 miliona. I w związku z powyższym, kto za to zapłaci? Otóż my zapłacimy. I teraz proszę sobie zobaczyć jedną prostą rzecz. Wybudowano za 80 chyba około milionów sortownie, po to, żeby zdołować CIGO w Studzionkach, zdołowano skutecznie, CIGO w Studzionkach prawie że nie istnieje, a przynajmniej oddała najlepsze maszyny pracujące w automatyce. Mamy teraz dylemat. Otóż przesortowywane, proszę sprawdzić w Urzędzie Marszałkowskim. Ja to robiłem, ponieważ robiłem zlecenie i wiem doskonale, że 100% odpadów komunalnych zmieszanych jest sortowanych po to, żeby wysortować te 4,5 miliona złotych. Te 4,5 miliona złotych właśnie kończy się. Dlaczego? Dlatego, że w 2018 roku i w następnych latach różnica w sortowaniu jest zero. A w związku z powyższym ktoś musi to uzupełnić. I dlatego też, kochani Państwo, niestety, ale dziura w budżecie powstanie duża. Proszę Pan prawny, dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, ponieważ spalarnia i cała gospodarka odpadami komunalnymi, ona musi się bilansować, musi się zamknąć. Więc nie jestem w tej dziedzinie specjalistą. Panie Stasiu, Pan jest w tej dziedzinie specjalistą. Zna Pan zagadnienie, Pan tym żyje. I ja to przyjmuję do wiadomości, myślę to wszyscy. Natomiast ten problem będzie poruszany na różnych szczeblach. Ale Pan zasygnalizował ważną sprawę. To jest problem. Przestrzegam o dużych problemach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ nasz czas już minął. A jeszcze Pan Przewodniczący Rady się. Proszę Państwa, Rada Osiedla działa tutaj na osiedlu Białostoczek już drugi rok. My w każdą pierwszą środę miesiąca, gdzie nie wypada święto, od godziny 18 oczekujemy na Państwa. Przyjmujemy Państwa sugestie, uwagi i jak na razie to zainteresowanie tymi spotkaniami z mieszkańcami jest niewielkie. No, przychodzi parę osób, które raczej odnoszą się do innych spraw niż związanych z działalnością Rady Osiedla. Także zapraszam w każdą pierwszą środę miesiąca, jeżeli nie wypada święto, od godziny 18 w Szkole Podstawowej numer 42, w sali numer 3. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu za wytrwałość.